I Syna, i Ducha Świętego. O Matko nieustającej pomocy, z największą ufnością przychodzę dzisiaj przed Twój święty obraz, aby błagać o pomoc Twoją. Nie liczę na moje zasługi, ani na moje dobre uczynki, ale tylko na nieskończone zasługi Pana Jezusa i na Twoją niezrównaną miłość macierzyńską. Tyś patrzyła, o Matko, na rany Odkupiciela i na krew Jego wylaną na krzyżu dla naszego zbawienia. Tenże Syn Twój, umierając, dał nam Ciebie za Matkę. Czyż więc nie będziesz dla nas, jak głosi Twój słodki tytuł, nieustającą wspomożycielką? Ciebie więc, o Matko nieustającej pomocy, przez bolesną mękę i śmierć Twego boskiego Syna, przez niewypowiedziane cierpienia Twego serca, o współodkupicielko, proszę najgoręcej, abyś wyprosiła mi u Syna Twego tę łaskę, której tak bardzo pragnę i tak bardzo potrzebuję. Maryjo, u progu tej modlitwy prosimy Cię przede wszystkim o łaskę wiary, o to, abyśmy umieli przyjmować wolę Twojego Syna do naszego życia, chcieć ją realizować i wypełniać. Polecamy Ci w tej nowennie sprawy Kościoła Świętego, papieża Franciszka, biskupów, prezbiterów, diakonów, osoby konsekrowane, tych wszystkich, którzy oddają się sprawom misji. Polecamy Ci również sprawy tej parafii, wszystkie grupy, wspólnoty, odpowiedzialnych liderów, tych, którzy po spotkaniu z Twoim Synem, tak jak ta Maria z Ewangelii, potrafią oddać to, co najcenniejsze, aby uwielbiać Jezusa. Prosimy Cię jeszcze bardziej dla tych wszystkich posługujących o taką postawę bezgranicznej ofiarności na rzecz ewangelizacji, na rzecz drugiego człowieka. Polecamy Ci wszystkie troski, problemy, kłopoty, brak jedności.
Polecamy Ci wszystkich chorych, cierpiących, zakłopotanych, tych, którzy może w godzinie naszej modlitwy też nie czują sensu życia, w jakiś sposób chcą sobie może życie odebrać, abyś im przede wszystkim stawiała na ich drodze gorliwych świadków miłości, aby umieli zrozumieć, że każde życie jest ważne, że każde życie ma sens i jest potrzebne. Polecamy Ci, Maryjo, również wszystkich tych, którzy w tej parafii odeszli od Ciebie, odeszli od Twojego Syna, abyś im błogosławiła, abyś upraszała im potrzebnych darów i łask, aby umieli zrozumieć, że życie tylko nie zależy od nas, ale od Ciebie, od Boga i od Jego łaski. Polecamy Ci również wszystkie sprawy duchowe, materialne, rodzin tej parafii, młodzież, tych wszystkich, którzy potrzebują naszej modlitwy. I również składamy Ci te intencje, które wpłynęły na tę nowennę. Prosimy Cię o zdrowie dla Małgorzaty, o uzdrowienie dla taty Lecha, o podtrzymywanie w trudnościach, które spotykają mi na drodze życia. Proszę Cię o uleczenie z depresji. Polecam Ci wszystkie sprawy Ani. Za otrzymane łaski. Matko, proszę Cię za Asię, Antosia, Kiarę, Tymona, Blankę, Stefana. W chwili ciszy przedstawmy dobremu Bogu nasze intencje. Ty wiesz, o Matko przebłogosławiona, jak bardzo Jezus Odkupiciel nasz pragnie udzielać nam wszelkich owoców odkupienia. Ty wiesz, że skarby te zostały złożone w Twoje ręce, abyś je nam rozdzielała. Wyjednaj mi przeto, o najłaskawsza Matko, u serca Jezusowego tę łaskę, o którą w tej nowennie pokornie proszę, a ja z radością wychwalać będę Twoje miłosierdzie przez całą wieczność. Amen. Zawierzmy wszystkie te sprawy świętemu Józefowi. Witaj, opiekunie Odkupiciela i oblubieńcze Maryi Dziewicy. Tobie Bóg powierzył swojego Syna, Tobie zaufała Maryja. Z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. O święty Józefie, okaż się Ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj mi łaskę, miłosierdzie i odwagę i broń od wszelkiego zła. Amen. Święty Józefie, święty Józefie, święty Józefie, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Tam na wzgórzu wśród skał stary krzyż ognista, symbol hańby, cierpienia i męk. Lecz ja kocham ten krzyż, gdzie mój Zbawca i Mistrz swym oprawcą oddał się do rąk. O, jak cenię ja stary ten krzyż, w nim ratunek ludzkości jest dany. Lgnę do Niego, a w niebie ten krzyż na koronę zamieni mi Pan. O, jak cenię ja stary ten krzyż, w nim ratunek ludzkości jest dan. Lgnę do Niego. Na koronę zamieni mi Pan. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Pan z Wami i z Duchem Twoim. Umiłowani w Chrystusie bracia i siostry, w doświadczeniu grzechu, który towarzyszy każdemu z nas, bliskie jest także to doświadczenie miłosierdzia Bożego. Pan Bóg pochyla się nad grzesznym człowiekiem, chce podnosić tego, który upada. W szczególny sposób dokonuje się to na co dzień w sakramencie pokuty i pojednania,
który nam jest koniecznie potrzebny. Jezus Chrystus oddał swoje życie na krzyżu dla naszego zbawienia. Pragniemy przeżywać tę Eucharystię jako spotkanie z Jezusem Chrystusem, który pragnie nas umacniać, chce nas podnosić i chce nas przemieniać. I chce, byśmy nie zapominali o naszym wspólnym powołaniu do świętości. Za wstawnictwem Matki Bożej Nieustającej Pomocy polecajmy dobremu Bogu wszystkie nasze sprawy, nasze intencje, nasze rodziny, ojczyznę, Kościół Święty i cały świat. Ksiądz Bronisław tę przynajświętszą ofiarę sprawuje w intencji świętej pamięci Krystyny Józefa Dziemeckich. Ksiądz Bartek poleca Bożemu Miłosierdziu świętej pamięci Annę Łagiewską w trzecią rocznicę śmierci brata Mariana Wosińskiego, rodziców Halinę i Stanisława Wosińskich oraz dziadków Helenę i Michała Rodziewiczów oraz wszystkie dusze wszyscy cierpiące. Ja natomiast w 30. mszy świętej, ostatniej mszy świętej gregoriańskiej, modlę się za świętej pamięci Janinę Klonowską. Przeprośmy za wszystkie nasze grzechy i zaniedbania, abyśmy mogli godnie sprawować tę przynajświętszą ofiarę. Zmiłuj się nad nami, Panie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Boże, Ty chciałeś, aby Twój Syn przy śmierci na drzewie krzyża uwolnił nas pod władzę szatana. Spraw, abyśmy wiernie Tobie służyli i dostąpili łaski zmartwychwstania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Pan Bóg mnie obdarzył językiem wymownym, bym umiał pomóc strudzonemu krzepiącym słowem. Każdego rana pobudza me ucho, bym słuchał jak uczniowie. Pan Bóg otworzył mi ucho, a ja się nie oparłem ani się nie cofnąłem. Padałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym mi brodę. Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i opluciem. Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi. Dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam. Blisko jest ten, który mnie uniewinni. Kto się odważy toczyć spór ze mną? Wystąpmy razem. Kto jest moim oskarżycielem? Niech się zbliży do mnie. Oto Pan Bóg mnie wspomaga. Któż mnie potępi? Oto Słowo Boże. Twojej dobroci wysłuchaj mnie, Panie. W Twojej dobroci. Dla Ciebie bowiem znoszę urąganie, hańba twarz mi okrywa. Dla braci moich stałem się obcym i cudzoziemcem dla synów mej matki. Bo gorliwość o dom Twój mnie pożera i spadły na mnie obelgi złorzeczących Tobie. W Twojej hańba złamała me serce i sił mi zabrakło. Czekałem na współczucie, lecz nikt się nie zjawił. Domieszali trucizny do mego pokarmu. Domieszali trucizny do mojego pokarmu. A gdy byłem spragniony, poili mnie octem. W Twojej dobroci wysłuchaj mnie, Panie. Pieśnią chcę chwalić imię Boga i wielbić Go z dziękczynieniem. Patrzcie i cieszcie się, ubodzy, niech ożyje serce szukających Boga.
bo Pan wysłuchuje biednych i swoimi więźniami nie gardzi. W Twojej dobroci wysłuchaj mnie, Panie. Chwała Tobie, Królu wieków. Chwała Tobie, witaj nasz Królu posłuszny woli Ojca, jak cichego baranka na zabicie zaprowadzono Ciebie na ukrzyżowanie. Chwała Tobie, Królu wieków. Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jeden z 12 imieniem Judasz Iskariota udał się do arcykapłanów i rzekł: co chcecie mi dać, a ja wam go wydam? A oni wyznaczyli mu 30 srebrników. Odtąd szukał sposobności, żeby go wydać. W pierwszy dzień prześników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali go: gdzie chcesz, żebyśmy ci przygotowali spożywanie paschy? On odrzekł: idźcie do miasta, do znanego nam człowieka i powiedzcie mu: nauczyciel mówi, czas mój jest bliski. U ciebie urządzam paschę z moimi uczniami. Uczniowie uczynili tak, jak im polecił Jezus i przygotowali paschę. Z nastaniem wieczoru zajął miejsce u stołu razem z 12 uczniami. A gdy jedli, rzekł: zaprawdę powiadam wam, jeden z was mnie wyda. Bardzo tym zasmuceni zaczęli pytać jeden przez drugiego: chyba nie ja, Panie. On zaś odpowiedział: ten, który ze mną rękę zanurzył w misie, ten mnie wyda. Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, jak o nim jest napisane, lecz biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla niego, gdyby się nie narodził. Wtedy Judasz, który miał go wydać, rzekł: czyżbym ja, Rabbi? Odpowiedział mu: tak, Ty. Oto słowo Pańskie. Siądźcie na moment, siostry i bracia. Moi drodzy, kończy się kolejny wielki post w naszym życiu. Zostało nam jeszcze kilkanaście godzin. Czas, którym może wielokrotnie byliśmy zapraszani do tego, żeby się nawracać. I chcę o tym powiedzieć wyraźnie, bo jutro liturgią Wieczerzy Pańskiej zaczniemy świętowanie. Czy my sobie to wyobrażamy, czy nie, Kościół od jutrzejszego wieczoru świętuje do niedzieli, moi drodzy. I nawet jeżeli my będziemy patrzeć na to trochę inaczej, będziemy jeszcze mieli pewne swoje obowiązki, święta zaczynają się już jutro i trwają do niedzieli. Wyjątkowe święto. I dlatego chcę jeszcze raz przywołać ten czas, który jest przed tymi świętami, czyli te 40 dni Wielkiego Postu. Moi drodzy, to jest czas, który ma swoją sól. To nie jest byle jaki czas. I my go rozumiemy, czy też, nie wiem, doświadczamy, bo nie wiem, na ile rozumiemy, to jest to trochę poza nami, to jest pewne doświadczenie. I im bardziej ten czas się już, no właśnie, wypełnia, im za chwilę będzie już to Triduum Paschalne. I może właśnie zaczynamy go doświadczać w taki sposób, to już tak jest trochę, że w tej kondycji ziemskiej my zaczynamy w tym Wielkim Poście, a mamy jeszcze te kilkanaście godzin, widzieć, jacy jesteśmy. Bo czas Wielkiego Postu jest rzeczywiście bardzo mocno posolony, to znaczy w nim się dużo dzieje i może już zobaczyłeś, czy zobaczyłaś trochę siebie, swoje życie w jakimś, nie wiem, kontraście albo w jakimś napięciu, w jakimś doświadczeniu, którego nie rozumiesz. Taka jest natura Wielkiego Postu. Można powiedzieć, że to jest jego cecha.
żeby to zobaczyć. I to nie chodzi o to, że chrześcijanie to, nie wiem, to są jacyś cierpiętnicy albo ludzie skazani tylko na krzyż, którzy muszą, prawda, nosić. Nie, nie. Wielki Post, ponieważ właśnie jest posolony pewną trudem patrzenia na swoje życie albo doświadczenie pewnych historii, których może nie mieliśmy w poprzednich latach. Chciałbym, żebyśmy jakby jeszcze raz go zobaczyli i powiedzieli, to dobrze, że Pan Bóg nam dał coś zobaczyć, coś doświadczyć, ten Wielki Post, ponieważ tym bardziej, tym lepiej, tym właściwie możemy wejść jutro w świętowanie. Bo jeżeli nie zostaliśmy posoleni jakimś doświadczeniem, trudnością, to być może nie wejdziemy w ten wielki czas, który zacznie się jutro. Może nie wejdziemy, bo stwierdzimy, że właściwie przecież on się niczym nie różni. Ja niczego nie oczekuję. A można powiedzieć, że Wielki Post jest takim czasem, w którym te różne fakty, różne wydarzenia mają nam powiedzieć na przykład to, że my nie jesteśmy bogami. I że jest wiele rzeczy, które od nas nie zależą. Moi drodzy. Bo normalnie my jesteśmy bogami. Mamy swoje pomysły, swoje plany. Wszystko jest bardzo dobre. No poza jakimiś małymi może wyjątkami, może jakieś 10%. Jesteśmy w stanie się przyznać. Nie, my jesteśmy jak bogowie, którzy mają perspektywę, prawda, ułożenia swojego życia. A Wielki Post jest po to, żeby zobaczyć, że my bogami nie jesteśmy. W różnych wymiarach, moi drodzy, naszego życia. Najbardziej nam pokazują ci, którzy byli z nami w tym Wielkim Poście. W różnym kontekście. No, najbardziej jest rodzina ta, ale jest, nie wiem, plebania, tutaj jest parafia, jest wspólnota, jest praca. Nie wiem, są wybory, moi drodzy. Może to nas posoliło. Może to nas posoliło i będzie jeszcze za chwilę solić. Mówię to tylko po to, moi drodzy, że to jest bardzo dobry czas. Bo jutro zaczyna się świętowanie, które polega na tym, że ty mówisz Panu, że ja nie jestem Bogiem i ja nie chcę być Bogiem, bo ja nie powinienem być Bogiem. Bo Bóg jest tylko jeden, moi drodzy. Bo Bóg jest tylko jeden. I dzisiaj jeszcze taka ilustracja, zobaczcie, żeby nas do tego zaprosić, wykorzystać jeszcze, nie wiem, do końca ten czas Wielkiego Postu, te kilkanaście godzin. Dzisiaj mamy ten obraz z Ewangelii o tym Judaszu i ten kontekst. Życie Jezusa zostało wycenione na 30 srebrników. Tradycja mówi, że kupiono za to trochę ziemi. Nie wiem dokładnie ile, ale w każdym razie może to tak jakby u nas działkę na Wrzosach kupić, bo to jest dość droga ziemia. W Jerozolimie też pewno była dość droga. Dać 500 000, prawda, za jakąś działkę, żeby coś postawić. Jezusa wyceniono na 30 srebrników. Jego życie. A Jezus, jak wycenił swoje życie za nas? Oddał swoje życie. Całe swoje życie, moi drodzy. I to jest dla nas zachęta na ten ostatni moment i czas Wielkiego Postu. Jaki jest Pan? I jak musi nas kochać? Jak Mu zależy na naszym życiu? My Go wyceniamy często na 30, 15, nie wiem, może jeszcze mniej srebrników, a On za nas daje całe swoje życie. I to jest ta dobra nowina o Jezusie Chrystusie. Nie musisz być Bogiem, ja nie muszę, żeby się spotkać z Panem i żeby zasłużyć na spotkanie z Panem, żeby Mu powiedzieć, że jestem coś wartościowy, że prawda, i wtedy mnie, Panie, zobaczysz. Nie, nie. Pan jest zupełnie inny. On dał swoje życie za nas. Czyli dał wszystko, co mógł dać. Wszystko, moi drodzy. I niech to będzie zachętą dla nas, żeby otworzyć swoje ręce, swoje życie i powiedzieć, tak, Panie, Ty wiesz, co jest dla mnie dobre. I razem z Tobą chcę to przyjąć i jutro zacząć świętować. Amen.
Boga, który pragnie naszego zbawienia, skierujmy ufne błagania. Módl się za chrześcijan, aby przez grzech nie zdradzili swojego Pana i Nauczyciela. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za grzeszników, aby uświadomili sobie, że Bóg przebacza każdemu, kto prosi Go o przebaczenie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za prześladowanych, aby swoje cierpienie ofiarowali za zbawienie innych. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za rozpamiętujących mękę Pańską, aby boleść Chrystusa w swoich sercach nosili i serdecznie rozważali. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za zmarłych. Krystynę, Józefa, Janinę, Annę, Mariana, Halinę, Stanisława, dziadków, Helenę i Michała oraz za wszystkie dusze wszyscy cierpiące. Za bliskich zmarłych, aby Syn Człowieczy obdarował ich chwałą. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas samych, abyśmy zawsze pamiętali, że Syn Boży był przebity za nasze winy. Ciebie prosimy. Panie Boże Wszechmogący, wysłuchaj naszych błagań i udziel nam potrzebnych darów. Przez Chrystusa, Pana naszego. Panie nasz Boże, przyjmij złożone dary i spraw łaskawie, abyśmy przez miłość wniknęli w tajemnicę męki Twojego Syna, którą sprawujemy w świętych obrzędach. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z Wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to jest sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze składali dziękczynienie Tobie, miłosierny Ojcze Wszechmogący Boże, Królu wiecznej chwały, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Zbliżają się dni Jego zbawczej męki i chwalebnego zmartwychwstania, dni, w którym czcimy święto zwycięstwo Chrystusa nad złym duchem i wspominamy misterium naszego odkupienia. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna, hosanna, na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię
niebieskie. Hosanna, hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana, Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Wiesławem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, z błogosławioną rodziną Ulmów, i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała, przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła, i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Amen.
zbawisz grzechy świata. Zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Obdarz nas spokojem, obdarz nas spokojem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Na Golgotę on szedł, krwią broczy. Cierpień i bólu w spojrzeniu. Drogi Jezus, nasz Pan, życie swe za nas dał, przyjął wszystko w pokornym milczeniu. Wciąż pamiętam ten krzyż, który stoi między niebem i ziemią dla Ciebie. Tam on cierpiał i zmarł, życie swe za nas dał, uratował od strasznej przyszłości. Jezu mój, proszę Cię, usłysz słowa pieśni mej, która mówi o Bożej miłości. Tak to Jezus, On sam, życie swe za nas dał, przyjął wszystko powoli w milczeniu. Wciąż pamiętam ten krzyż, który stoi między niebem i ziemią dla Ciebie. Tam on cierpiał i zmarł, życie swe za nas dał, uratował od strasznej przyszłości. Wciąż pamiętam ten krzyż, który stoi Ciebie. Tam on cierpiał i zmarł, życie swe za nas dał, uratował od strasznej przyszłości. Upadnij na kolana, uczcią przejęty, uwielbiaj swego Pana. Święty, 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 zabrzmijcie znami nieba, Bóg nasz niepojęty. Powtarzaj, ludzki rodzie, wiarą przeniknięty, na wschodzie i zachodzie, święty, święty, święty.
Pan wieczny zawsze wszędzie, ku nam łaską zdjęty, niech wiecznie wielbion będzie. Niech wiecznie wielbion będzie, święty, święty, święty. Módlmy się. Wszechmogący Boże, umocnij w naszych sercach wiarę, że przez doczesną śmierć Twojego Syna, której znakiem jest eucharystyczna ofiara, dałeś nam życie wieczne przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Święty Michał Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości zasadzkom złego ducha bądź naszą broną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty wodzu niebieski zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Moi drodzy, jutro Wielki Czwartek, msza święta u nas w kościele dopiero o godzinie 18:00, jest to msza święta Wieczerzy Pańskiej. Jest to też dzień ustanowienia sakramentów Eucharystii i kapłaństwa. W szczególności wzbudzajmy w naszych sercach ducha wdzięczności dobremu Bogu za dar Eucharystii, dar kapłaństwa. Niech w naszych sercach, z naszych serc do Boga płynie ta pieśń dziękczynienia za to, że możemy gromadzić się przy ołtarzu Pańskim. Przyjmijcie teraz Boże błogosławieństwo. Pan z wami, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystus. Bogu niech będą dzięki. Golgoto, 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 w tej ciszy przebywam wciąż rad, w tej ciszy daleki jest świat, Ty koisz mój ból, usuwasz mój strach, gdy widzę Cię Zbawco przez łzy. To nie gwoździe Cię przebiły, lecz mój grzech. To nie ludzie Cię skrzywdzili, lecz mój grzech. To nie gwoździe Cię trzymały, lecz mój grzech. Choć tak dawno to się stało, widziałeś mnie. Golgoto, 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 ja widzę Cię, Jezu mój tam, jak wiele masz sińców i ran, miłości Twej moc zawiodła Cię tam, uwolnić mnie z grzechów i win. To nie gwoździe Cię przebiły, lecz mój grzech. To nie ludzie Cię skrzywdzili, lecz mój grzech. To nie gwoździe Cię trzymały, lecz mój grzech. Choć tak dawno to się stało,